Misia, fajny film. Kiedy będzie film Brat Bliźniak? Mamo, słyszałaś? Co mówisz? Zauważyłeś, że już ponad miesiące nie było u nas sąsiada dziadka? Faktycznie. Dziwne, nie? Ostatnio była ta akcja przecież. Jak nas śledził. Tak w ogóle, to co znowu cię naszło z tym sąsiadem dziadkiem? Bo czytam komentarze pod ostatnim filmikiem i widzowie debytują się, co jest z bratem bliźniakiem. O, lepiej, żeby on już tu nie przychodził. No co ty? Z mnie zawsze wesoło. No a jest coś nowego na jego TikToku? Pamiętasz, on tak nagrywał. Poczekaj, sprawdzę. Ło. No i co? Nic nie dał od ostatniego TikToka. Pokaż. No, 2 września. Ale chwila, przecież on to nagrał u nas w kuchni. Mamo, zapomniałaś już? Sama zostawiałaś go w domu, żeby pilnował George'a. No i ja się nie dziwię, że on do nas nie przychodzi. Czemu? No wiesz co, po takiej akcji, jak nam tu grzebał w szafkach? O, pewnie tata, otworzę. Okej. Już! Dzień dobry. Dzień dobry, panie Marzenko. Co ja widzę? Te kolory, panie sąsiedzie. Panie Marzenko, czas na zmiany. Niech pan wejdzie, zapraszam. Ej, jak to możliwe? Co wy o tym myślicie? Gadamy o sąsiedzie dziadku, a tu nagle on jest. Panie sąsiedzie, a skąd te zmiany? Och, panie Marzenko. W tych kolorach wygląda pan o wiele młodziej. Dzień dobry, co ja widzę? A gdzie pana kultowa kamizelka? No, ja powiem tak, że brał chyba w tym udział kuzyn, prawda? A skąd, pani Marzeno? A kto? Jak to kto? No właśnie, kto? Pani Marzeno, pan Marek. Że co? No tak. No to w takim razie rewelacyjnie pan wygląda. No to szacun. No a tak właściwie to co pana do nas sprowadza? No... Dawno pana u nas nie było. Tak, tak. Nawet dzisiaj rozmawiałyśmy o panu. Uuu, a ja właściwie przychodzę zapytać, czy nie zostawiłem czasami u państwa kluczy. Kluczy? Jakich kluczy? Do komórki. Nic nie widziałam. A ty, Michasia? No nie. Pani Marzenko, a mogę zerknąć? No proszę. Bardzo dziękuję pani. To ja pozwolę sobie pochodzić, dobrze? Pochodzić czy poszukać tych kluczy? Ale chwila. Jak pochodzić? No poszukać, pani Marzenko, poszukać. Aha. No to dobrze, zapraszam w takim razie. Proszę pochodzić, poszukać. Bardzo dziękuję, dobrze. Proszę się nie krępować. Dobrze, dobrze. Gdzie te klucze tu mogą być? Znalazł pan już coś? Tak, tak, szukam, pani Marzenko. Dziwny trochę, co nie? Jak zapytałaś, co zgubił, to się zastanawiał, jakby zmyślał. To czego on właściwie szuka? Bo ja wiem. Zobaczymy. No i co, znalazł pan ten klucz? Nie, pani Marzenko, szukam, tańczę sobie. To pani tańczy? To ma pan poczucie humoru. Tak, pani Marzenko, jeszcze zerknę tylko tam, dobrze? No dobra, niech pan szuka. To tak, szukam. Ale by była stopa. Jak to zabrakło. Ale dzisiaj to już naprawdę przesadza. No ja naprawdę nie wiem, co on dzisiaj tak wariuje. Pani Marzenko! Tak? Jest, znalazł się kluczyk. Gdzie był? Pod toaletką leżał. Jak to możliwe? Może odkurzacz go tam po prostu przesunął. Dziwne, bo jak ostatnio był pan u nas, to nic nie leżało na podłodze. A może mąż go przez przypadek kopnął pan Marek? Na pewno. Możliwe, ale bardzo dziwne. Pani Marzeno, najważniejsze, że kluczyk do komórki się znalazł. Oczywiście. Bardzo dziękuję pani Marzenko za pomoc. No nie ma za co. Pani Marzenko, dziękuję, będę się już zbierał. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. O, pani Marzenko, zapomniałbym. Co się stało? Jeszcze pan coś zgubił? Nie. Mam coś dla państwa, a raczej dla Michasi. Dla mnie? Tak, dla ciebie, Michasi. Zaraz gramy, pani Marzenko. Udało się. Kamera odzyskana. Ale on kręci. Jaki cud się znalazł u nas? Jak tylko nie wspomniałyśmy. Nie mam pojęcia, ale to chyba zbieg okoliczności po prostu. Nie powiedziałabym.
Ciekawe, co on znowu ma dla ciebie. Zaraz się przekonamy. Coś długo go nie ma, nie? Pewnie ściemniał. Możliwe, że powiedział tak tylko, żeby coś powiedzieć. O, widzę, że sprzątasz. No, muszę trochę ogarnąć pokój na weekend. Też muszę posprzątać. Poczekaj, to jak skończę, to ci pomogę. O, to super. O! Sąsiad idzie. Nieźle, bo już godzina minęła. Idę otworzę. Ta-da, pani Marzenko. A co to? Prezent dla Michasi, pani Marzenko. Michasia! Już idę. Zapraszam, zapraszam. Proszę bardzo. Oje, a co to jest? To z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Jeszcze raz dziękuję. Naprawdę nie trzeba było. I nie ma za co, pani Marzenko, bardzo przepraszam, ale się spieszę. Oczywiście, rozumiem pana. Do widzenia i życzę miłej zabawy. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia, dziękujemy jeszcze raz. Nie ma za co. To, co chciałam. Zoi! Ciekawe, co ja będę miała. Super, jest ta nowa seria leci Cookie Luz. Pokaż ją. Jaka ona jest kolorowa. Pewnie lubi zebry. Zobacz, jakie fajne gadżety są dla niej. To zakładamy. Zakładamy. Ale fajna maska. Opaska też jest super. Pokaż mi ją. Proszę. Wow, ale fajna. Ciekawe, czy będzie leczka VIP. No to co, otwieramy. Może będzie u mnie. Dobra, zaczynam. To laleczka z Glam Party. Nie, nie wierzę. Jaką masz? Co, masz laleczkę VIP? Ale miałaś szczęście. Ciekawe, jakie ma ubranka. I akcesoria. Już otwieram. A wiecie, jak ma na imię? Popatrz, tu jest na ulotce. Izabela. To ile właściwie jest tych laleczek? No 12 marek. Jednym kliknięciem możesz zmienić wyraz twarzy. Popatrz, i każda Cookie Luz jest inna. Popatrz. Jaka fajna. To jest jej pierwszy outfit. Ale fajnie wygląda, no super. Marek, a wszystkie lubią spędzać wspólnie czas, dzielić się sekretami i przeżywać tysiące przygód. Tato, bo to jest seria Party Time. Ale ta jest bajer. Bo ta jest taka wyjątkowa. Ma ekstra outfit i akcesoria. Zobacz, to jest w drugim outfit. Pokaż. Wow, ale fajnie wygląda. Trochę inaczej. No, to uwaga, zmieniamy minkę. O, taka. Uuu, ta to jest jakoś niezadowolona chyba. A ta oczkiem mruga. Ciekawe, jak wszystkie się prezentują. 3, 2, 1, oglądamy! Marek, czy ty widziałeś może klucze z komórki? Gdzie? W torbie je mam. Nie, nie chodzi mi o twoje klucze. A czyje? No o sąsiada dziadka. Nie, a zgubił gdzieś? Nie gdzieś, tylko u nas w domu. To poszukajcie, ja ich nigdzie nie widziałem. Marek, daj spokój. Michasia, opowiedz tacie, o co chodzi. Słuchaj, był u nas sąsiad. Nie mam pojęcia, nic nie widziałem wtedy. Może faktycznie mu spadły. Tato, i znalazł je pod moją toaletką. Serio, nóżek dostały. Nie wiem. W ogóle jego dzisiejsza wizyta jest dla mnie dużą zagadką. Jak tylko zacząłeś mu o nim mówić, on nagle się zjawił u nas. No to pewnie zbieg okoliczności, Michasia. Wiesz, jaki on jest. A wy co o tym myślicie? To dajcie coś w komentarzach. To na razie, pa!